Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: jak wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, by można było go pojmać. Moi drodzy, jesteśmy w Wigilię, możemy tak powiedzieć, Wielkiego Tygodnia. Jutro Niedziela Palmowa. Niedziela, w której będziemy rozważać nie tylko tajemnicę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, ale też tajemnicę Jego męki i śmierci na krzyżu. Dzisiaj widzimy, że Pan Jezus, kiedy wskrzesił Łazarza, był w domu Marii, u Marty, i to, co uczynił, wywołało wielkie poruszenie. Wielu uwierzyło w Jezusa Chrystusa, to znaczy uznało Go za Mesjasza, oczekiwanego, zapowiadanego przez proroków, ale nie przyjętego przez Sanhedryn, przede wszystkim przez arcykapłanów i faryzeuszy. Arcykapłani, bojąc się, że lud uzna Pana Jezusa za swojego Mesjasza, że stanie do walki o niepodległość, wtedy postanowiono, że lepiej, żeby umarł jeden, niż by miał zginąć cały naród. To jest inna mentalność, niż zapowiada Pan Jezus. Pan Jezus mówi o miłości, o tym, żeby oddawać życie. Nie ma większej miłości niż wtedy, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół. Natomiast tutaj uczeni w piśmie, faryzeusze, a szczególnie arcykapłani, nie myślą o miłości, tylko myślą o zachowaniu swojego status quo, o tak zwanym świętym spokoju, bo dogadali się świetnie z Rzymianami. Rzymianie wprowadzali tak zwany Pax Romana, czyli pokój rzymski, a tu przychodzi człowiek gdzieś z Galilei i gromadzi wokół siebie mnóstwo ludzi, czyni jakieś znaki i cuda. To wszystko chce nam zburzyć. Zburzyć też świątynię, bo sam powiedział, że zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I oni byli sami bardzo zburzeni, podburzeni, i podburzali też innych. Później usłyszymy, że cały tłum krzyczał: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Teraz tutaj się spotykamy z dwoma sposobami myślenia. Pan Jezus zaprasza nas do myślenia po Bożemu. Nie według lęku, tylko według miłości. Natomiast arcykapłani, faryzeusze byli podbudzeni, podburzeni, można by tak powiedzieć, swoimi lękami, swoimi obawami. Ale czy słusznie? Przecież Pan Jezus jest księciem pokoju. Jeżeli przyjmują Go, gdyby Go przyjęli,
to by przyniósł im pokój. Ale właśnie, kiedy Pan Jezus był na Górze Oliwnej i patrzył na Jerozolimę, to płakał z tego powodu, że nie poznali swojego czasu nawiedzenia. I właśnie widział konsekwencje odrzucenia Boga. Widział, co przyjdzie na Jerozolimę. Przyjdzie jej właśnie zburzenie. Przed czym uciekali, przed czym się chcieli zabezpieczyć, to właśnie to, co miało ich zabezpieczyć, sprowadziło na nich największe nieszczęście. Natomiast kiedy idziemy za Chrystusem, to Chrystus jest tym, który nas rzeczywiście wyprowadza, a szczególnie wprowadza do nieba. Bo zamykając się na działanie Boga, to ci arcykapłani i faryzeusze zamknęli się na pójście do nieba. Odrzucili Boga. Józef Lawiusz, który był i kapłanem w świątyni, był też z rodzin faryzeuszy, czyli z rodu machabejskiego. Później, kiedy widział, że nie ma sensu, to powstanie żydowskie, które wybuchło w 66 roku, jego drużyna tam została pobita. W zasadzie oni sami się wzajemnie pozabijali, tylko został Józef Lawiusz ze swoim przyjacielem i poddali się w ręce Rzymian. Potem przepowiedział Wespazjanowi, że będzie cesarem. I później jako kolaborant właśnie Józef później otrzymał imię Flawiusz, został Rzymianinem, obywatelem Rzymu i pisał różne dzieła, między innymi o wojnie żydowskiej. O tej wojnie żydowskiej wspominał w swojej książce Jezus Nazaretu papież Benedykt XVI, który wspominał, że kiedy właśnie jeszcze przed zburzeniem tej świątyni w Jerozolimie, przed powstaniem żydowskim, kapłani mieli słyszeć głos. Teraz parafrazuję, tak mniej więcej słyszeli, że opuszczamy tę świątynię. I to nie jeden raz to słyszeli. Więc już jakby usłyszeli, że ta świątynia już nie będzie domem Boga. I do dzisiaj słowa Pana Jezusa, które to zapowiadały, spełniły się, choć były różne próby odbudowania świątyni. Do tej pory są próby, próbują w tym miejscu na nowo odbudować świątynię, to jednak z tym odrzuceniem Boga w osobie Jezusa Chrystusa jest związana pewnego rodzaju forma zniszczonej świątyni. To jest znak też każdego z nas, jeżeli wyprosimy Pana Jezusa z naszego życia, no to tak naprawdę będziemy taką zniszczoną, zburzoną świątynią. Nie zbudowaną, ale właśnie rozwaloną. Po prostu nie zostanie kamień na kamieniu. Zauważmy, że Pan Jezus jakby nie idzie jeszcze się oddać w ręce. On przyjdzie moment, jak już ustanowi Kościół, ustanowi Mszę Świętą, czyli Eucharystię na Ostatniej Wieczerzy, ustanowi swoich kapłanów, wyświęci jakby ten Wielki Czwartek i wtedy odda się w ręce tych, którzy tak naprawdę, kiedy przyszli go aresztować, to upadli na twarz, oddali mu pokłon i byli jakby sparaliżowani na słowa ja jestem. Ale potem Pan Jezus oddał się w ich ręce. Trochę tak jak nam kapłanom Pan Jezus się oddaje w nasze ręce. Bierzemy i mówimy, to jest ciało moje, to jest krew moja i karmimy ludzi. Kościół jak matka karmi swoje dzieci. Karmi tym chlebem, który staje się ciałem na życie wieczne i to jest droga do nieba. Natomiast ci, którzy odrzucają to Boże ciało, odrzucają Jezusa Chrystusa, chcą Go zabić swoimi grzechami, swoją nienawiścią, swoimi lękami, tak naprawdę pozbawiają się pokoju serca i tak naprawdę szczęścia. Zauważmy, że wśród Żydów do dzisiaj funkcjonuje takie prawo, które mówi o tym, że w razie ratowania własnego życia, czy ratowania całego narodu, można, a nawet trzeba poświęcić innych przedstawicieli narodu. I to jest słowa, które wypowiedział Kajfasz. Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego sobie pod rozwagę, że lepiej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż by miał zginąć cały naród. Te słowa szczególnie były realizowane wtedy, kiedy na terenach Polski
dział się Holokaust, zagłada Żydów. I wielu z innych krajów Żydów wcale nie brało udziału w pomocy. Wręcz można by zapytać, dlaczego tyle tysięcy, aż 150 tysięcy Żydów brało udział w Holokauście, bo byli to żołnierze Hitlera i to oni przyczyniali się do zabicia. Może ktoś wykalkulował, że lepiej jest zbudować państwo Izrael na krwi swoich obywateli na terenach Polski, niż właśnie pomagać. Jeden z twórców tego państwa w tym czasie, kiedy ginęli Żydzi w obozach koncentracyjnych, powiedział, że jedna krowa w Izraelu więcej jest warta niż wszyscy Żydzi w Polsce. I to jest zastanawiające. W mentalności tych, którzy podawali w tych radach żydowskich, judenratach, podawali listy tych, którzy mieli najpierw zginąć, to ginęli najmłodsi, dzieci, kobiety, starcy, ci, którzy byli nieproduktywni, żeby w jakiś sposób ratować tych, którzy są produktywni. Oczywiście okazało się, że to jest zgubne. Tak naprawdę większość nawet tych, którzy należeli do tych judenratów, później ginęła i nie uratowali swojego życia. I dzisiaj warto sobie tak uświadomić, że Pan Jezus zaprasza nas do innej mentalności. Nie do tego, żeby ratować swoje życie, bo według Talmudu to moje życie jest ważniejsze niż życie kogokolwiek na ziemi. I według Talmudu, co to zrobił Pan Jezus na krzyżu, to jest samobójstwo. I tego nie wolno robić, oddawać życie za kogoś. Natomiast słuchając Jezusa Chrystusa, widzimy zupełnie nową mentalność, że nie ma czegoś większego, wznioślejszego niż oddanie życia za najmłodszych, za najsłabszych. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych w mieście, uczynili. I Pan Jezus oddaje za nas życie. Daje nam nowe przykazanie. Nie takie, jak było stare, żeby miłować bliźniego jak siebie samego, ale jeżeli chodzi o moje życie, to moje życie jest ważniejsze od bliźniego. Nie, Pan Jezus daje nowe przykazanie, które mówi: kochajcie, miłujcie tak, jak ja was umiłowałem. Daje nam wzór tej miłości, bo nasza miłość nawet do siebie samych może być bardzo toksyczna, może być egoistyczna, może być niszcząca. Dlatego też Pan Jezus leczy nas z egoizmu, z lęków i daje nam swoją moc Ducha Świętego, żeby Mu zawierzyć i pozwolić, aby to Pan Jezus przez nas kochał. I przez nas daje nam taką moc, żeby przez nas Duch Święty mógł tak naprawdę to, co jest grzeszne, nas umierało. I warto tak prosić Boga w tym wielkim tygodniu, aby zbliżyć się do jakiejś formy umierania mojego ja. Bo kiedy przyjdzie nasza śmierć, to wtedy zamiast umierania powinno być przechodzenie do nieba. A więc trzeba wcześniej umrzeć, zanim przyjdzie śmierć. Bo jak ktoś umarł za życia, umarł dla swojego grzechu, egoizmu, to śmierć dla niego staje się siostrą, jak to mówił święty Franciszek z Asyżu. I ta siostra śmierć weźmie za rękę i przeprowadzi przez próg do domu Ojca. Wtedy już śmierć nie będzie śmiercią, tylko przejściem do pełni życia. Tam dopiero się żyje, tu się cały czas umiera, ale pod warunkiem, że się umiera razem z Chrystusem. Jeżeli się nie umiera z Chrystusem, tylko się karmi swoje ego, swoje ja, lęka się o to, co się z nim stanie, no to wtedy w momencie śmierci może być niebezpiecznie. Dlatego, moi drodzy, przygotowując się do jutrzejszej niedzieli, niedzieli palmowej, proszę o modlitwę też za nas kapłanów, którzy mamy w tym okresie dużo spowiedzi. Też jeżeli ktoś chciałby dzisiaj uczestniczyć w mszy świętej z modlitwą uzdrowienie, będzie też taka adoracja po mszy świętej wieczornej o 18:00 w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu, to serdecznie zapraszam. A teraz, moi kochani, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.